Nakarmiłem cię jak brat. Złapałem go za klapy i trzasnąłem go o mur. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Dzisiaj przedstawię wam historię Krzysztofa Krawczyka. Zanim Krzysztof Krawczyk został piosenkarzem, zanim wyemigrował do Stanów, zanim zmarł po zakażeniu się COVID-em, Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Jego rodzice, January i Lucyna Krawczyk, byli aktorami i śpiewakami operowymi. W 1947 roku ich rodzina przeniosła się do Białegostoku, a jego ojciec zaczął pracować w tamtejszym teatrze. 2 lata później wyjechali do Poznania, gdzie jego ojciec również podjął pracę w teatrze. W 1950 roku urodził się jego brat, Andrzej. Krzysztof uczęszczał do muzycznej szkoły podstawowej w klasie fortepianu. W 1956 roku rodzina przeniosła się do Łodzi, gdzie jego ojciec pracował jako baryton w teatrze muzycznym, a matka była śpiewaczką operową. W młodości samodzielnie nauczył się grać na gitarze, a śpiewu nauczono go w liceum. Kiedy miał 16 lat, zmarł jego ojciec, który miał raka jelita grubego. Po jego śmierci Krzysztof był jedynym żywicielem rodziny i został gońcem. Nie zaniedbał jednak przez to nauki, którą kontynuował w szkole wieczorowej i udało mu się zdać maturę. Krawczyk mocno przeżył śmierć ojca. Na pogrzebie wykrzyczał nawet, że Boga nie ma i został ateistą na prawie 20 lat, zanim nawrócił się na chrześcijaństwo. W 1963 roku wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim założyli zespół o nazwie Trubadurzy. Dzięki swoim przebojom zespół ten szybko stał się jednym z najbardziej znanych i popularnych zespołów w Polsce. Pobili oni rekord największej ilości zagranych koncertów w jeden weekend, kiedy to w sobotę dali 6, a w niedzielę 7 koncertów. Do zespołu dołączyła również na krótko Sława Mikołajczyk, a w 1967 roku od zespołu odszedł Jerzy Krzemiński. Krawczyk zaczął udzielać się wtedy w eksperymentalnym zespole Izomorf 67, jednak po kilku miesiącach wrócił do Trubadurów i wraz z zespołem występowali na wielu festiwalach i koncertach w Polsce i za granicą. Zdobyli oni wiele wyróżnień oraz nagród za swoje występy i piosenki. W 1973 roku, wydając płytę Byłaś mi nadzieją, rozpoczął karierę solową. Jego kolega z zespołu mówi, że doradzał mu właśnie karierę solową, ponieważ pomiędzy nim a innymi członkami widać było przepaść. Mówi, że Krzysztof miał w sobie to coś i nie było sensu, żeby go ograniczać. Początki były dla niego trudne, ponieważ jako artysta solowy musiał zacząć budować swój wizerunek muzyczny od początku. Zaczynał od grywania po szkołach, domach dziecka i remizach strażackich. Mniej więcej w tamtym czasie urodził mu się syn, również Krzysztof, i miał na głowie utrzymanie rodziny. Krawczyk zaczął dawać koncerty poza Polską i Europą. Udało mu się wystąpić nawet w Australii, Kubie i Jamajce. W 1975 roku otrzymał tytuł piosenkarza roku plebiscytu Klubu Publicystów Estradowych. Podczas festiwalu piosenki żołnierskiej otrzymał też nagrodę Złotego Pierścienia oraz nagrodę ministra obrony narodowej z rąk Wojciecha Jaruzelskiego. Krawczyk był dużym fanem Elvisa Presleya. W 1976 roku wystąpił na festiwalu w Sopocie, gdzie dostał 3 nagrody oraz znów połączył siły z Trubadurami i nagrali razem płytę pod tytułem Znowu Razem, która otrzymała status złota. Po trasie koncertowej, którą wraz z zespołem odbyli po Polsce, Krzysztof ostatecznie opuścił zespół. Popularność Krawczyka rosła, jego piosenki były przebojami w radiu i telewizji, zdobywał liczne wyróżnienia, a jego występy zapełniały sale koncertowe do pełna. Postanowił więc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej i udało mu się zdobyć Nagrodę Złotego Orfeusza w Bułgarii. Podpisał też kontrakt z zachodnio-niemiecką firmą, dla której nagrał po niemiecku 2 single. Miał on współpracować z niemiecką wytwórnią, jednak po tym jak nie wygrał festiwalu w Sopocie w 1978 roku, Niemcy zrezygnowali ze współpracy. Polskie media zaczęły cenzurować jego twórczość poprzez niepuszczanie jego piosenek w mediach. Strasznie mu się to nie podobało i w końcu w 1979 roku pod pretekstem trasy koncertowej postanowił wyemigrować do Stanów. Było mu tam ciężko, bo dużo pracował i dostawał za to marne pieniądze, a chętnych na jego występy nie było zbyt wielu. Podczas pobytu w Stanach wydał album zatytułowany From a Different Place. Krawczyk był 3-krotnie żonaty. W latach 70. z Grażyną Adamus, która była jego pierwszą żoną i miłością jeszcze z lat szkolnych, oraz Haliną Żydkowiak, z którą ma syna. Z Haliną poznali się, kiedy do Trubadurów dołączył żeński zespół wokalny, w którym to właśnie występowała.
Razem dawali oni koncerty w Związku Radzieckim i wdali się w romans. Inne osoby nie patrzyły na to zbyt przychylnie, ponieważ wiedziały, że Krawczyk miał żonę. Kiedy wrócili do Polski, to z samolotu schodzili jako para, a jego ówczesna żona czekała na niego na lotnisku. O swoich zdradach Krawczyk powiedział kiedyś: kiedyś byłem poligamistą. Usunięcie dziecka wtedy traktowane było jak usunięcie pryszcza. Spowiadałem się z tego i już nie czuję się winny. Nie miałem świadomości, że w ten sposób odbieram komuś życie. Byłem głupi. Na szczęście Pan Bóg strzegł mojego syna, bo jak z jego matką szliśmy usunąć ciążę, lekarz powiedział: proszę się jeszcze raz poważnie zastanowić. Halina w 1973 roku urodziła syna. Parę lat później wyjechali oni razem do Stanów na emigrację i Krawczyk, żeby utrzymać rodzinę, musiał się podejmować różnych zajęć. Pracował m.in. jako kierowca, pracował u jubilera i dorabiał na budowach. Tym razem to żona zdradzała Krawczyka, o czym poinformował go ich syn. W 1982 roku w Stanach poznał swoją kolejną żonę, Ewę. Pracowała wtedy za barem w miejscu, gdzie on występował. Mamusia szalała, ponieważ mamusia powiedziała: zostaw ty tego, to jest przecież, to jest, nie wolno ci się z nim spotykać, patrz jaką on ma opinię, zobacz, wszystkie koleżanki mi mówią, Ewa, nie rób tego, ja cię błagam. I w pewnym momencie mama powiedziała: ja albo on, wybieraj. Ja mówię: on. Namówiła go ona do pójścia do kościoła i tym samym nawróciła go z powrotem na chrześcijaństwo. Krzysztof podczas swojego życia miał też 3 adoptowane córki. W latach 70. uzależnił się od leków. Miał kolegę doktora, który przepisywał mu tabletki na wszystko, co chciał. Wyciągnęła go z tego dopiero jego 3. żona. Krawczyk podczas swojej kariery nadużywał też alkoholu i narkotyków. Kiedyś przyznał również, że dopuszczał się zdrad małżeńskich. Do Polski wrócił w 1985 roku i w duecie z Bogdanem Smoleniem nagrał kilka humorystycznych piosenek, które były zupełnie inne od jego wcześniejszej twórczości. Przez kolejne lata nagrywał piosenki, dawał występy i zdobywał kolejne nagrody, a jego popularność rosła. W 1988 roku miał poważny wypadek samochodowy, kiedy to przysnął na zakręcie i wjechał w drzewo. Miał pękniętą żuchwę, uszkodzone kości policzkowe, złamaną szczękę, zwichnięcie stawu biodrowego i złamaną nogę. Podobno wyglądał tak, że trudno było go poznać. Jego syn po wypadku przez kilka dni był nieprzytomny i pilnie potrzebował leku, którego nie mieli w szpitalu. Media obiegła wiadomość, że syn Krawczyka leży w szpitalu i potrzebuje tego leku, a po kilku dniach do szpitala zaczęły przychodzić całe pakunki z tym lekiem. Krawczyk ze szpitala wyszedł dopiero po kilku miesiącach. Po wypadku zaczął częściej chodzić do kościoła i zbliżył się do Boga. W 1990 roku ponownie wyjechał do Stanów, po których jeździł dając występy. W końcu podpisał kontrakt z tamtejszą firmą i nagrał płytę zatytułowaną Eastern Country Album. 3 lata później został jednak namówiony do powrotu do Polski przez ówczesną szefową TVP2, która zaczęła zapraszać go do telewizji na audycje oraz emitowała jego koncerty. W 1994 roku wydał album, gdy nam śpiewał Elvis Presley, który uzyskał status platyny. Następnie związał się z muzyką dance, co spodobało się jego fanom i zaczął podbijać listę przebojów programu Polsatu Disco Relax. Krawczyk nagrywał wtedy różne gatunki muzyki. Między innymi rock, country, muzykę taneczną, muzykę religijną i piosenki dla dzieci. W 1997 roku odbył trasę koncertową po Niemczech. Krawczyk na fali popularności dostał wiele propozycji biznesowych i chciał spróbować swoich sił w biznesie, nie bacząc na ostrzeżenia kolegów. Nie poszło mu to za dobrze i nietrafione inwestycje spowodowały, że miał na głowie komornika oraz zaczął kłócić się z małżonką, z którą w końcu się rozstali. Zrozumieli jednak szybko, że nie potrafią bez siebie żyć i ponownie wzięli ślub. W 2000 roku wystąpił przed papieżem na placu Świętego Piotra w Watykanie i wręczono mu złotą płytę za nagranie Ojcu Świętemu Śpiewajmy. 2 lata później wydał płytę Bo marzę i śnię, która zyskała status platyny i przez wiele tygodni utrzymywała się na szczycie listy najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Rok później nagrał tytułową piosenkę do serialu Na Wspólnej. Na Wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość. Utwór z czołówki programu Europa da się lubić. Oraz utwór promujący TVP2. Otrzymał też wtedy 2 super jedynki za piosenkarza roku i za teledysk do utworu Bo jesteś ty. W 2007 roku nagrał wraz z biskupem Antonim Długoszem utwór Europa nie może żyć bez Boga, który cieszył się dużą popularnością w Radiu Maryja. W kolejnych latach dalej skupiał się na muzyce i udało mu się wydać płyty, które otrzymały statusy złota oraz platyny. Pomimo tego, że lata młodości miał już dawno za sobą, to wciąż wypuszczał kolejne kawałki, nawet w wieku 70 lat. Od marca 2020 roku w obawie przed
koronawirusem starał się nie opuszczać swojego domu, a w maju tamtego roku wziął udział w Hot 16 Challenge, który miał na celu zebranie środków na walkę z pandemią. Tak, tak, to prawda, że nie jednej z was zawdzięczam życie. Z powodu COVID-a został również rozwiązany jego zespół koncertowy, który grał z nim od 1985 roku. Pod koniec 2020 roku wydał kolejną płytę oraz został wydany film dokumentalny o jego życiu. W marcu 2021 roku otrzymał statuetkę Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych oraz został zakażony koronawirusem i trafił do szpitala. 3 kwietnia poinformował, że wyszedł ze szpitala i czuje się lepiej, jednak 2 dni później zasłabł i pomimo szybkiego przyjazdu karetki oraz przewiezienia go do szpitala zmarł. Przyczyną śmierci nie był bezpośrednio COVID, tylko ogólne osłabienie po przejściu zakażenia i różne inne współistniejące choroby, na które cierpiał.